Cześć, tu Marcin, witam Was na kanale Profilaktywni. W poprzednich odcinkach zajęliśmy się głównie fizycznymi czynnikami, które mogą powodować niepłodność. Oczywiście jeszcze do nich wrócimy, ale tym razem bliżej przyjrzyjmy się sferze psychicznej, bo i w tym wymiarze mogą zachodzić procesy, które będą obniżały płodność. I wcale nie mam tutaj na myśli kilku uronionych łez podczas oglądania królowa, bo akurat to może być bardzo oczyszczające i przyjemne. Chodzi mi raczej o stany, które trwają lub powtarzają się dużo częściej niż podczas jednego wieczoru. Największym zagrożeniem czającym się w naszych głowach jest stres. O tym, że nie żyjemy w szczególnie spokojnych czasach, chyba nie muszę w żaden sposób Was przekonywać. Stres jest tak naprawdę wszechobecny. Doznać go można praktycznie na każdym kroku naszego życia w szkole, w pracy, w domu, na ulicy. Niektórzy wręcz polują na stres uprawiając sporty ekstremalne, ale przecież to dla rozluźnienia powiecie. I będziecie w bardzo dużym błędzie. Podczas uprawiania sportów ekstremalnych wydzielana jest alfa-amelaza, czyli enzym będący reakcją organizmu na nagłe zagrożenia. I ma on bardzo negatywny wpływ na płodność. Kobiety z podwyższonym poziomem alfa-amelazy mają mniejsze szanse na zajście w ciąże, chociaż nie zaburza on popędu seksualnego. Tak działa kortyzol, czyli hormon stresu wydzielany, kiedy nasz stres jest chroniczny. Pracując w niesprzyjającym środowisku, gdzie regularnie doświadczamy nieprzyjemnych napięć, może więc prowadzić do zaburzeń w waszym życiu seksualnym. Co na to poradzić? Trzeba tych stresów po prostu unikać. Wiem, że to brzmi jak dobre rady wujka w niedzielę przy rosole. Ale pamiętajcie, że często istnieją różne wyjścia z niekomfortowej sytuacji. Jedne trzeba zwyczajnie przeczekać, w innych wypadkach powinno się po prostu poszukać zmian. Rzadko kiedy jest tak, że nie możemy zmienić pracy, działu, zakresu obowiązków, przestać zadawać się z niektórymi ludźmi, zmienić grupy ćwiczeniowej czy dojść do porozumienia z członkami naszej rodziny. Nawet jeżeli sytuacja wydaje się bez wyjścia, to trzeba go po prostu poszukać. W przeciwnym razie może dopaść was depresja. I tu dopiero zaczyna robić się nieciekawie. Przede wszystkim depresja wiąże się z obniżonym popędem płciowym. U mężczyzn może też prowadzić do zaburzeń erekcji. Poza tym jest to stan, w którym hormony potrafią zaszaleć. W związku z tym zarówno produkcja plemników nie przebiega właściwie, jak i zapłodnienie może być utrudnione. Niewłaściwy poziom hormonów może też utrudniać przebieg ciąży, prowadząc nawet do poronienia. Z drugiej strony długotrwałe problemy z płodnością, spowodowane złym stanem psychicznym, mogą dodatkowo pogłębiać depresję. Innymi słowy, depresja powoduje depresję i nie pozwala z tej depresji wyjść, tak naprawdę sama się nakręca. Bardzo dużo par okres walki z niepłodnością traktuje i wspomina jako najgorszy moment w życiu. Równie dużym zagrożeniem są wszelkiego rodzaju traumy, jak na przykład śmierć kogoś bliskiego. Tu reakcje organizmu są zbliżone do depresji, ale przynajmniej teoretycznie po czasie powinny ustąpić. Ważne jest, żeby traumę odpowiednio przepracować. Przejście nad nią do porządku dziennego może spowodować, że w dużo silniejszej formie wróci do nas po czasie, przynosząc ze sobą cały arsenał problemów. Jak więc sobie radzić z takimi problemami? Na pewno zapytacie, a ja odeślę was do psychologa i psychiatry. W tej materii nie ma bowiem ogólnodostępnych recept i rozwiązania problemu. Każdy przypadek jest nieco inny i każdy wymaga konsultacji. I od tego są specjaliści. Nie ja, tak zwykły youtuber. Powinniście robić jednak możliwie dużo, by uniknąć stresu lub w jakiś sposób kompensować sobie jego wpływ. Zacznijcie od rozesłania tego filmu po znajomych. i to absolutnie nie jest żart. Osoby samotne są bardziej narażone na depresję, a widząc takie wideo może znajdą rozwiązanie. Warto więc zadbać o dobre relacje z innymi, podrzucając im wartościowe treści. Oczywiście subskrybujcie profil aktywnych i widzimy się w kolejnym odcinku.